Siema ludzie, z tej strony Rivlo, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy sobie unboxing telefonu Samsung Galaxy A21s. Tak dokładnie, tak jak tutaj widzicie. Mam do niego także szybkę oraz etui plecki, które również sobie od razu założymy. Na samym starcie chciałbym was zaprosić do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. A więc bez zbędnego gadania przechodzimy do unboxingu naszego telefonu. Tutaj jest oryginalnie jeszcze zaplombowany. O, tak jak widać. Zrobimy sobie także, jak ja to zwykle robię, taki krótki teścik. Nie będzie to jakaś kompletna ocena telefonu, aczkolwiek na szybko przetestujemy sobie podstawowe funkcje. Mamy tutaj bardzo ładnie nasz telefon. Z przodu na pudełku widzimy właśnie, jak on wygląda. Tutaj mamy różne kody, informacje. Black 32 giga, czyli wersja czarna z wbudowaną pamięcią 32 GB. I w sumie to wszystko, co z pudełka. To jest A21s. Był on tutaj właśnie w ofercie operatorskiej w zestawie z moim telefonem, z którego teraz tutaj właśnie do was nagrywam, za 51. I to pudełko na pierwszy rzut oka jest trochę bardziej biedackie, ponieważ w A51 mamy tutaj właśnie takie wysuwane. Dość tutaj widać, że mamy grube ścianki. A tutaj mamy to takie właśnie, bardziej taki tutaj kartonik. Zresztą zaraz zobaczymy. Zrywamy pierwszą plombę. O! Druga plomba i o, tak to się wysuwa. Tak, mówiłem, jest to takie nasuwane i to jest po prostu taki zwykły kartonik. A co mamy tutaj? Tutaj to nasze pudełeczko. Zdejmujemy, widzimy coś takiego. Co my tutaj mamy? Zapewne jakieś instrukcje. Guarantee card, karta gwarancyjna, tak jak zwykle. Quick start guide, no czyli wiadomo, tak jakby instrukcja szybkiego startu. I mamy oto sam telefon, elegancko tutaj opakowany folią, wersja czarna. Tutaj zdejmujemy. O, dobra. Tak, jest on śliski. Tak, mój w sumie, jak był nowy, też był śliski. Tutaj mamy właśnie czytnik linii papilarnych z tyłu. Tutaj mamy także aparat, bardzo podobny do tego za 51, tylko ma lampę w trochę innym miejscu. Tutaj ja mam czytnik papilarny u siebie w ekranie, a tutaj jest to nieco tańsze rozwiązanie, czyli ten tradycyjny z tyłu. Tutaj mamy przyciski, tu półeczkę i kamerę, z tą różnicą, że A51 jest na środku, a tutaj ona również jest bez notcha, aczkolwiek w narożniku. Mamy tutaj coś, co już mnie bardzo mile zaskoczyło. Tak samo było w A51, aczkolwiek tego na kanał nie wrzuciłem, tego unboxingu, bo kanał założyłem, w sumie wznowiłem produkcję dopiero po kupnie telefonu, ale u mnie było dokładnie to samo. Czyli były bardzo ładne słuchaweczki w zestawie. O, to taka miła niespodzianka, w sumie to mi się kojarzy z sentymentem do tych starszych telefonów. Tak mi się z nimi kojarzy. I mamy tutaj słuchaweczki na zwykłego jacka. Wyglądają dokładnie tak samo, jak były dawane do tych starszych telefonów, na przykład w 2016. Z tym, że one są czarne, bo kiedyś Samsung robił te białe ładowarki, biały osprzęt cały, a teraz to mamy czarne. O, tutaj mamy kluczyk. Kluczyk, jak możecie wiedzieć, do półki, tutaj na kartę. O, wsadzamy tutaj i wychodzi nam półka. Na razie nie będę wsadzał karty, tylko chcę wam ją po prostu pokazać. O, proszę bardzo, mamy półkę na dual SIM oraz na kartę microSD. Dalej, mamy tutaj kabel USB oraz USB-C z drugiej strony. On będzie służył nam jako ładowarka. Problem jest taki, że jest on dość krótki, aczkolwiek jest wykonany porządnie. W sumie ja mam kabel identyczny tutaj w A51, taki sam osprzęcik tutaj jest dawany. No i tak zwana kostka, bądź też adapter podróżny, zasilacz, po prostu ładowarka. Samsung Travel Adapter, tutaj mamy różne napięcia. Mamy tutaj 9V oraz 5V z różną tutaj mocą, ponieważ jest to szybkie ładowanie. Adaptive Fast Charging, tak jak tutaj widać, elegancko. I w zasadzie w pudełku to tyle. Niepotrzebne rzeczy trzeba spakować z powrotem. Pyk. Tutaj mamy te gwarancje, pudełko odkładamy. I mamy tutaj też właśnie sam nasz telefon. W odróżnieniu do modelu A51 nie mamy tutaj geometrycznego motywu, tylko po prostu gładkie plecy. Wraz z telefonem kupiłem tutaj zabezpieczenia, żeby nic się nie stało. Mamy tutaj kamera Screen Protector for Samsung A21s, czyli po prostu szkiełko na kamerę. Mamy tutaj plecki, plecki zwykłe, ja mam te takie antyszokowe, a do tego są takie najzwyklejsze kupione. No i szkło hartowane, bierzemy się za montaż. Szkiełko od kamery. Tutaj mamy najklejkowy ściągacz kurzu. O ile wiem, to się jakoś tak używa.
Mamy tutaj pierwszą mokrą ściereczkę. O. I miejsce klejenia, czyli tam, gdzie będzie nasze szkiełko, wycieramy aparat dokładnie bardzo. Należy się obchodzić z tym ostrożnie, złapać za narożniki w miarę tak bez dotykania. Widzimy tutaj dziurkę na latarkę, to musimy to nakleić zgodnie tak, żeby ta dziurka się zgadzała. Minimalnie, ale dobra, możemy docisnąć. Pyk, jeszcze tutaj ściereczką się posłużę. A oto plecki. Tak oto tutaj wyglądają nasze plecki. Zależało mi na tym, żeby były przeźroczyste, żeby było widać ten tutaj taki tył telefonu. Nie wiem w zasadzie jaki to jest materiał, aczkolwiek spoko wygląda. Tutaj musicie zawsze sprawdzić, czy to szkiełko dolega i czy nie nachodzi za bardzo na latarkę. Nawet bez uruchamiania telefonu widzimy mniej więcej, gdzie jest granica wyświetlacza. O, tutaj mamy jedną gdzieś i tutaj mamy drugą. Więc mogę na podstawie tego nakleić szkło hartowane. Tutaj akurat nie mamy czytnika linii papilarnych w ekranie, aczkolwiek w A51 mam czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu w ekranie i bałem się, że to nie będzie działać, ale działa bez zarzutu. Wydaje mi się, że takie ułożenie będzie w miarę git. Tam o milimetr się nie rozchodzi. Jakby gdzieś nie złapało, by były bąble, to należy mocno docisnąć i przytrzymać tam bez obaw, ważne żeby złapało. No i wychodzi na to, że mamy nasz telefon zabezpieczony. Tutaj wszystkie formy ochrony mamy pozakładane. Wiadomo, tutaj to się zawsze przydaje. Ja nigdy w zasadzie, wam się przyznam, z tego nie korzystałem u siebie, ponieważ nigdy telefony mi się nie niszczyły. Aczkolwiek teraz jak nagrywam na YouTube, na YouTube'a właśnie, to ten telefon tutaj, nie wiem, częściej używam go właśnie też jako kamery. O tak, tutaj widzicie, się odbija w pleckach, tak, ja z telefonem. I powiem wam, że już kilka rysek mam. Już z tyłu z kamery mi odpadło to szkiełko, ponieważ się tam połamało trochę. Z przodu mam dwa pęknięcia i ta obudowa też ochroniła przed niejednym upadkiem te plecki, ten case. Więc warto coś takiego mieć, mi się wydaje, mimo wszystko. A to są grosze, za to dałem, nie wiem, może za jakieś 15 zł. Tylko minus jest taki, że po zapakowaniu telefonu powstaje bardzo dużo śmieci. Hehe, ekologia. Dobrze, a więc kiedy mam już wszystko ponaklejane, to uruchamiamy sobie nasz telefon. Jest, jest i on. Samsung Galaxy A21s. Samsung. Polski, Polska. Wiadomo, że każdy konfiguruje telefon pod siebie. Ja z tego tutaj telefonu nie będę korzystał, więc konfiguruję go dla taty. Telefon mi się tutaj uruchomił ponownie. Sprawdzę dostępność aktualizacji. Będzie sprawdzał teraz, czy są update'y. No i wiadomo, będzie instalował różne aplikacje i się aktualizował. Jak tak patrzę, to po tych narożnikach, to w miarę prosto udało mi się założyć to szkło hartowane. Tutaj telefon połączyłem ze starym telefonem, tak jak widać tutaj, za pomocą funkcji Smart Switch, która jest dodawana do telefonów Galaxy oraz także do innych. Możemy przenieść ze starego telefonu na nowy telefon Galaxy dane różne. I tak tutaj widać, trwa właśnie przesyłanie, telefony są połączone i spoko. Nasz telefon mamy tutaj uruchomiony, kopiują się ze starego jeszcze dane, część danych jeszcze jest w kopiowaniu, skopiowały się dane, tak jak widać. Tutaj mamy właśnie ekran, no w sumie nic odkrywczego, tak jak na każdym nowym Samsungu. Tutaj mamy dane, możemy sobie włączyć tryb ciemny, teraz jest coraz częściej właśnie używany. O, ja tak przynajmniej mam włączone. Że i wtedy wszystko mamy ciemne, nie? Cały interfejs systemowy, wszystkie aplikacje. Na to ciemne, też wtedy mniej baterii bierze, bo jeśli są te AMOLEDy, to one po prostu tam, gdzie jest czarne, nie korzystają z tego ekranu i się po prostu tam nic nie świeci. Dobrze, jestem tutaj już z tego nowego telefonu, czyli tutaj z A21s. To tutaj, jak mówiłem, widać mój A51. Tutaj są moje kamery. O, to tutaj dla was zazwyczaj nimi nagrywam różne vlogi.
I tak jak mówiłem, tutaj mam ten odcisk palca w ekranie. I tutaj mam już w kilku miejscach popękaną właśnie tutaj ekran. I mam tutaj tą mocniejszą obudowę, antyszok, w sensie tego case'a. I tak to tutaj działa. Coś co zauważyłem w tym naszym A21, tutaj w nim mamy problem taki, że on nagrywa nam tylko w Full HD. Możliwość nagrywania w 4K on po prostu nie ma. Aczkolwiek mi to jakoś nie przeszkadza, bo ja nagrywam w Full HD. Zobaczymy, czy mojemu tacie będzie przeszkadzać. Myślę, że również nie będzie przeszkadzać. Ekran na pierwszy rzut oka jest całkiem spoko. Na pewno jest przyzwoity i lepszy niż w starym Xiaomi. No, aparaty na pewno będą lepsze niż tutaj. To bez wątpienia. Aczkolwiek tutaj tego 4K nie ma. Jest Full HD. I to też tutaj efektów upiększania nie ma w Full HD, tylko w zwykłym HD Ready. Tak to działa, tak samo w sumie jak na Huawei, jak starych było. No może nie aż takich starych, aczkolwiek mi się wydaje, że jeśli jest Full HD, to i tak jest git. Za chwilę przetestujemy sobie jeszcze obiektyw makro i szeroki. O, a to dla porównania jest tutaj nagrywane z rybiego oka, z Fish Eye'a. W zasadzie tak samo jak na tym moim. Fish Eye tutaj też jest... Też po prostu jest szeroki kąt, aczkolwiek mam wrażenie, że ten kąt jest jeszcze szerszy niż tutaj na tym moim telefonie. Tylko że to wszystko jest kosztem jakości, bo już tutaj na gołym okiem widać, że mamy mniej pikseli, jest nieco gorsza tutaj rozdzielczość. Aczkolwiek myślę, że to też nie będzie problemem, ponieważ tutaj z rybiego oka nie będzie zbyt często korzystane. Ale tak, kąt jest bardzo szeroki, aż zaskakująco wręcz. I mamy tutaj także tryb makro. Oczywiście nie jest on jakiś nie wiadomo jaki. Jest on tylko do fotografowania. I tak z ekranu. To zdjęcie tutaj wydaje się być ten makro taki całkiem przyzwoity. O, a teraz was witam tutaj z aparatu przedniego. O, jest on tutaj na dole właśnie. Jesteśmy tutaj z naszego A21 i powiem wam, że obraz jest bardzo dobry, wbrew moim oczekiwaniom. Widzę na oko, że jest trochę mniejszy klatkaż, większe opóźnienie jest podglądu, jest ten obraz nieco mniej płynny, aczkolwiek to też przekłada się na stabilność. Jest on nieco stabilniejszy, ale kosztem płynności. Więc aparat dla takiego przeciętnego użytkownika się nada, jest ogólnie git, podoba mi się. Aczkolwiek dla kogoś, kto chciałby tym nagrywać nieco jakieś większe jakości materiały, na przykład dla takiego przeciętnego youtubera, może to już być troszeczkę za mało. Ale i tak powiem wam, że na pierwszy rzut oka szybki deszcik tego telefonu jest git. Nieco bardziej budżetowa wersja tutaj A51 dla mniej wymagających użytkowników z pewnością się nada. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to jest on tutaj całkiem niezły, wbrew moim tutaj pierwszym wrażeniom. Wyszło całkiem git z ekranem. O, tak jak tutaj widać, Full HD bez problemu tutaj wszyściutko się wyświetla. Tak jak widać, wszystko ładnie, płynne, przejrzyste. Tutaj mam takie trochę negatywne zdziwienie, ponieważ głośnik jest słabej jakości. Więc tak ogólnie wyświetlacz jest git, aczkolwiek głośnik przy dużych poziomach głośności no po prostu troszeczkę harczy i spada na jakości. I bez zbędnego przedłużania tutaj myślę, że taki unboxing był. Szybki test tutaj również zrobiłem. W tych nowych telefonach przede wszystkim skupiamy się na aparatach, ponieważ to nimi producenci się chwalą i przechwalają, kto ma lepsze aparaty i tak dalej. Aczkolwiek to bardziej we flagowcach. W tych niższych modelach to nie gra aż tak bardzo roli. Bez zbędnego przedłużania w tym odcinku to by było na tyle. Zostaw łapeczkę w górę, tam na dole. Również subskrypcję, mam nadzieję, że twój przycisk jest szary, nie czerwony, ponieważ czerwony razi w oczy. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i trzymajcie się. Do następnego. Jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat tego telefonu, bądź chcielibyście zobaczyć jakiś nieco bardziej konkretny test, to napiszcie do mnie tam na dole. Trzymajcie się, siema.